kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witajcie w kolejnym odcinku Dying Lighta i mamy chyba poczekać na Mata, nie? Tak, zaczekaj, zaczekaj na przybycie Mata. O Jezu, to takie ściny. Hej, stary. No dobra. Mogę się przyłączyć? Pewnie, siadaj. Jakie masz przeczucia co do misji? Dobra. Dotarliśmy już tak daleko. Dobrniemy do końca. No albo zginiemy po drodze, nie? Rao to niezły twardziel, co? No jasne. Znasz jego historię, prawda? Widziałeś, jakie ma wszędzie blizny. To po tym, jak wbiegł w płomienie w ciemnej strefie, żeby wyciągnąć szeregowego. Pewnie, bywa surowy, ale nie znajdziesz wielu ludzi, którzy mogą mu dorównać odwagą. Dokładnie. Dobra, zdrzemnijmy się. Dobra, pora się trochę zdrzemnąć. Jedna sprawa, panowie. Coś na poprawę morale. Wow! Porucznik wymiata. Za naszych poległych braci. A, napijmy się. Za poległy. I piękne panie. Czemu ty dyskryminujesz swoją żonę? Trzymacie się, chłopcy? Pewnie, poruczniku. Bywało już gorzej, no nie? Pamiętacie przemieńce w Starym Porcie? O, to była rzeźnia. A jednak daliśmy sobie radę. Po tej akcji też będziemy mieli o czym opowiadać. Zgadza się? Ta jest. Niepokoi mnie jedna rzecz. Renegaci. Co z nimi? Są wszędzie. Rozłażą się po mieście jak karaluchy. Ale tutaj? Największa antena w mieście? Strategiczny punkt? I ani śladu renegatów. W ich działaniach trudno szukać logiki. Racja. Najpierw ktoś włączył elektryczność. Nie wiadomo dlaczego. A kiedy przesłuchiwałem pojmanego renegata, bąknął coś o placówkach GRE, które próbują odnaleźć. Niewiele z tego zrozumiałem. Mówił o X-13 czy czymś podobnym. Niepokoi mnie, co mogą planować. X-13... Słyszałem już o tym miejscu. Serio? Co słyszałeś? Wiem, że Walt też chce je odnaleźć. Tylko gdzie to może być? To pewnie jakiś kompleks GRE, o ile w ogóle istnieje. Tajny, dobrze ukryty. Ale kiedy uporamy się z tym skurwielem, może dowiemy się, co to jest i będziemy tam pierwsi. Ale na razie spróbuj się wyspać. Zarażeni wolą nas wypoczętych. Całkiem przyjemna nuta. Zagraj coś jeszcze. Hej, śpiąca królewno! Ejder! Szef już się pojawił. Wyruszamy. Matt przyniósł nadajnik? Mam go w kieszeni. Dobra. Mamy się tu... Ejden, na razie dobrze wam idzie. Staramy się. Nie, Row? Mam dobre wieści. Zdobyłem informacje o lekarce z GRE. Kto to? Gdzie? Daj mi czas. Najpierw skończmy tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik. Row będzie ze mną, na dole. Ja też idę. Row, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan. Nie wiem, co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść. Tylko, kurwa, wróć. Rozumiesz? Tak jest. Gdyby coś się działo, daj mi znać przez radio. Dobra, do roboty. Szer, wszystko gra? Idźcie już. Pewnie się winda z pipce. A
Ej, chcecie może dowcip? Nie, wiesz, boski, tylko nie to. Błagam, oddam ci ostatnie czyste majty, tylko oszczędź nam tego kolejnego suchara. Oho. Spokojnie, panowie. O! Wierzbowski, kurwa. Przepraszam, zamykam się. Fałszujesz, idioto. To szło tak. Dymry, 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 dymry. O! Dowódco, co tam się dzieje? Utknęliśmy. Prąd jest niestabilny. To wielka wieża, badamy to. Dobra, chłopcy, naprawa trochę potrwa. Nie czekajcie. Idźcie piechotą. Które to piętro? 30. Czyli do szczytu jeszcze 50. O kurwa. Chłopcy, słyszeliście, dowódcę. Otwieramy i z buta. 50 pięter, serio? O ja jebie. Wierzbowski, na zwiad. Coś go kurwa kłapnie pewnie. Co, mamy się 50 kurwa pięter tak kitrać? Uważaj, Wierzbowski. Coś go kłapnie, mówię wam kurwa. Czysto. Wierzbowski! Ja cię nie pierdolę. A mówiłem? Czego? Powiedzmy, że kłapnie? Bo to wybuchło bardziej przy nich. I oni wszyscy dead? Bro! Wierzbowski! Kurwa, ale to wybucha przecież. Dalej. Gdzie indziej. Jebani. A gruby był pusty. Wierzbowski? O nie, Wierzbowski.
Jack! Jack, słyszysz mnie? Zostaliśmy zaatakowani. Tylko ja przeżyłem. Szlak? Nie, Arrow? Nie wiem. Nie widzę go. Aiden, Row miał nadajnik. Znajdź go. To jedyna szansa. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. Zacząłeś zobaczyć nadajnik. Okej, fajnie. Ktoś mnie słyszy? O, żyje? Aiden! Żyjesz! Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa niedoczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja tam. Nadajnik. Matt mówił, że go masz. Mam. Tylko go nie zgub. Pamiętaj. Masz. Nadajnik. Aiden, lepiej nie czekaj na ten medal z ziemniak, który ci obiecałem. Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie? Daj spokój. Weź. Nasze nieśmiertelniki zadbaj o pamięć o chłopcach. Jak któregoś znajdziesz, weź nieśmiertelnik. Zasłużyli na to. Cholera. Lawan, mam kłopoty. Wszyscy specy zginęli. Ostrzegałam cię. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę, znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i sama cię rozszarpię. Daruj sobie wykłady. Po prostu zleź już stamtąd. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Niech będzie. Zaczekam. Co to kurwa przylazło? Dostań się na zewnątrz, super. Chyba to wcale nie brzmi dobrze. To wręcz to brzmi chujowo. Te dźwięki. Dobra, chuj. Kurwa, wiedziałem. Nic z tego. Utknąłem tu, Lawan. Pomogłabyś. Wsiągnę Franka. Szybko! I teraz pewnie, kurwa, przetrwać, dopóki Lawan... Wiedziałem! Jebana mać. Wydalać, kurwa. Lawan? Lawan! Masz tam Franka? Lawan! Nie zostawiaj mnie! Kurwa. Ol mnie wyjebał. Miałem jakąś, kurwa, furię. Tak. Aż to było dobre. Aiden, jestem
wrogiem, czy raczej z jego cieniem. Gdzie jesteś? Na 30 piętrze, zarażeni. Wybuchali. Kurwa, mówiłem ci. Frank, czekaj, a ty dokąd? Już po nim, Loan. Przykro mi. To tam straciłem moich ludzi. Nie będę do tego wracał. On żyje, jest tam i potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuje trumny. To mu wystarczy. Frank, ty śmierdzący zabity żulu. Weź się w garść i choć raz stań na wysokości zadania. Hayden, powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy. Piętro czy dwa nad tobą. Okej, fajnie. Dobra, wszystko fajno, tylko jak się kurwa tam dostać? Totalnie nie mam pojęcia na razie. W sumie tu można by się było dostać, ale kurwa jak? Drabinka. Tędy by się dostał tutaj cyk. Ale czekaj. O, nice. A, dobra, nie trzeba kombinować. W szybie windy. Tak chyba jeszcze trochę wyżej. Nie wiem, czy ja spadnę, będzie mi mało tego. Ale teraz pokazuje. A dobra. O, okej. Coś tu jest. Frank, chyba znalazłem. Co to jest? To hak. Wyrzutnia liny. Co? Ułatwi ci wspinaczkę. Wyceluj w coś, o co może zaczepić hak. I strzel. Użyj go, żeby dostać się na taras. Daj mi znać, jak już tam będziesz. Okej, hak. Okej, otrzymujesz hak, który możesz zaczepić elementy otoczenia. By jeszcze, czy coś takiego, jak było wcześniej. Hak może zaczepić od dowolny obiekt, na którym wyświetli się ikona haka. Lepsze trasy zaznaczone krajem żółtym. Postaw się w hak, umieszczając go w miejscu na wichajster w menu ekwipunku. Wyceluj i wciśnij z krola, aby nim się bujać. Okej. Ale czekaj, na wichajster. Tu? Nice.
A jak to? O kurwa! O, nice. Chyba idzie mi całkiem nieźle. A co w tym trudnego? Prosty sprzęt, a może cię uratować. To gdzie teraz? Tam, gdzie miałeś iść, na górę. Musisz dotrzeć piętro wyżej. Stamtąd udasz się do bocznego skrzydła. Bocznego skrzydła? W głównym jest pełno zarażonych. Idź, masz do pokonania kilka pięter. Mogę... Nie mogę się ten... Aha, nie mogę się... Aha, dobra, mogę się zbujeć. O! Aha, okej. Okay. Tak nie działa. Kurwa. Czy ja się rozbuję wystarczająco? O! No kurwa, co jest? Co on zrobił? Bujaj się, bujaj! No ja jebie. Przecież się już mógł złapać wcześniej. No! Kurwa, co on robi? Pierdzielono, no. No! No, o właśnie, tak jest. Kurwa. Się chłop nie chciał rozbujać. Uldeny. A kurwa, ten wybuchowy znowu. Ja jebie. Jebał jak kurwa. Oh fuck. Ja pierdolę, ile tu jest. Czyli kurwa muszą zawsze wybuchać. Ach, kurwa spęczniali. Tu żadnych apteczek kurwa nie ma. No ja pie... Jak ja mam kurwa ich ten? Nie. Jak ja mam ich kurwa pokonać, żeby oni tak... centralnie mi, przy mnie nie wybuchali przecież kurwa. O kurwa macz. O ja jebie, jak daleko jeszcze. Tylko to jest najgorsze, że to się tylko kurwa można na tym bujać chyba. Nie mogę się na tym kurwa jakoś nie wiem wspinać? Fajnie, pokazuje 44 metry. Tam byśmy się mogli czegoś świecić, ale tam na razie nie idziemy. Dziękuję bardzo. Oh!
czyli to jest jednak bezpieczna woda. Tu jest wszystko zamknięte. Nie, tak teraz się zastanawiam, gdzie ja mam kurwa iść. Jak się tam w ogóle dostać? No na tym się mogę tylko kurwa bujać. Ale nie mogę się podciągać. Czy nie? Czekaj, ale tutaj mamy jeszcze... Ale tego się nie mogę chwycić. To mi pokazuje, że bym miał iść tutaj gdzieś. Ale kurwa, jak tam przejść? Przeprędzę z tego spipce niż... I co z tego? Znaczy, dobrze zrobiłem, że ja tu wlazłem. A może tu w tej wodzie coś jest, jakieś przejście? No dobra, raczej jednak nie. Może tu się gdzieś... To się też nie da otworzyć. Jakieś pomysły? Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że ja tu wlazłem. Trochę się cykam też... zacząć od nowa. Ale czekaj, a jakbyśmy... Okej. Wow, 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 dobra. Okej. Jednak jest progres. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Zajebiście. Zajebiście, że są inhibitory. Aha. Aha. Okej, czyli mój plan jednak... Może zakupić jeszcze tędy, dobra. Wyjście. Czego to się kurwa teraz złapać? No, okej. Opcja jest. O. Pojemnik z inhibitorami. Nice. Wytrzymałość. Poza ci wspinać się wyżej i dłużej walczyć bez zadyszki. Kurde, poszedłbym w to, bo mam poziom 4 z 26, to mam 5. Jest jak mało. Coś mi się wydaje, że jeszcze dużo tej gry zostało. Jestem na tarasie. Oh, God. Świetnie. Widzisz moją kantynę? Widzę. Wydaje się całkiem mała. Dobrze. To teraz otwórz
paralotnie schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Co? Co? Pora zakończyć to szaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki możesz. Frank, muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie poślę cię na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Lawan mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank! Koniec gadania. Idę. Aiden! To ja! Nie zostawię cię samego. Sobie. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Lawan? Czyli tam dalej i to mnie czeka. Dobra, ale to mnie będzie już czekać w przyszłym odcinku. Także dzięki wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia i trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.